Dzisiaj sobie porozmawiamy o problemach youtuberów. Tak, problemy youtuberów istnieją i dzisiaj sobie trochę o tym porozmawiamy. Mało ludzi w ogóle o tym mówi. Pierwszym problemem jest YouTube'owy algorytm, który za całej siły chce cię udupić. Zacznijmy od tego, nie wiem, jesteś małym youtuberem i nagle zdobywasz miliony wyświetleń, załóżmy, nie? Tylko, że jest problem, bo pojawia się ściana. Jak zdobędziesz, nie wiem, milion wyświetleń, to YouTube chce, żebyś to przebił. Bo jak tego nie przebijesz, będzie ci zabierał zasięgi i tym podobne. Tylko, że jak już dotkniesz taką maksymalną ścianę, na przykład miliona, gdzie będzie ci bardzo, bardzo ciężko przebić, to kanał powoli będzie spadał. Dobra, ale załóżmy, że udało ci się utrzymać na tych milionowych wyświetleniach jako YouTuber, robisz zarąbiste pieniądze i tym podobne, nie? No i teraz jest kolejny problem. Pieniądze, a mianowicie trzeba to wszystko rozliczyć. Tak, youtuberzy płacą podatki i to trzeba wszystko rozliczać. Więc tutaj wchodzi kolejny problem. Idziesz do biura rachunkowości na przykład, nie? Idziesz do biura rachunkowości, mówisz, potrzebuję rozliczyć się z YouTube'em, tutaj macie wszystko dane ten. Oni nawet nie ogarniają, co to YouTube, ale muszą to rozliczyć i oczywiście zabrać procent. Tak samo jak YouTube musi zabrać procent. Od takiego YouTubera, co chciał sobie po prostu nagrywać filmy, musisz robić, kurde, bankowość, kurde, tu wszystko rozliczać. Przydałby ci się prawnik, żeby sprawdzać, czy dany film może zrobić o jakimś niewygodnym temacie. A jak ci się to wszystko nie podoba, to idziesz do więzienia. No, prawo, nie? Nie płacisz podatków, nie... Zrobiłeś coś źle, bo nie miałeś prawnika, no i... Do widzenia. Kolejną sytuacją jest taka rzecz, że jakby stajesz się coraz bardziej rozpoznawalny i to jest spory minus, bo jak ktoś do ciebie zagada, to ty nie wiesz, czy ta osoba coś od ciebie chce, czy nie, nie? Wtedy się odpala taka paranoja u takiego youtubera. Większość w ogóle tych youtuberów jest introwertykami. Tylko tacy ludzie mniej więcej mają na tyle siły, żeby co chwilę pompować tego youtuba i tym podobne. Ja jestem ekstrawertykiem, więc... Dlatego tak rzadko widzicie u mnie filmy. Właśnie, filmy. Przy dużych youtuberach i jak już tak nawalanie filmów, pojawia się presja. Pojawia się presja, czy dany film będzie dobry, czy na tyle się spodoba. I powoli ta presja zaczyna się zmieniać jakby w obowiązek, który musisz wykonać jako ten youtuber. I wtedy zaczyna się robić coś złego, bo przestajesz traktować YouTube'a jako rozrywkę, tylko wtedy już się zaczyna jako praca i jakby coraz bardziej się wypalasz, coraz bardziej cię YouTube ten zaczyna męczyć. Dlatego sporo youtuberów dostaje takich breakdownów, że opuszczają kanał na jakiś czas, potem wracają, mają pomysły, a potem znowu robią sobie przerwę długą i tak samo i tak, tak, tak i ten. I to jest wszystko przez algorytm, który cię zmusza do regularnego wrzucenia treści. Na polskim YouTube to głównie tak działa, na amerykańskim można sobie odpuścić na jakiś czas wrzucenie treści i masz spokój, bo YouTube tak bardzo ci nie każe tego napierdzielać, bo nie stracisz wszystkich wyświetleń. U nas w Polsce to działa tak, że jak przestaniesz wrzucać regularnie, to nagle YouTube stwierdza, aha, okej, czyli po prostu nie chcesz pracować na YouTubie, spoko, spoko, rozumiemy cię. I wtedy twoje zasięgi spadają bardzo drastycznie. Tak samo jak popełnisz jakiś błąd, na przykład wrzucisz film minutowy po 10 minutowych, na niektórych kanałach tak jest, to mogą ci też zasięgi spadnąć. Jakby jakiś twój najmniejszy błąd może spowodować, że ludzie przestaną oglądać twoje filmy. I nie przez to, że ludzie nie chcą oglądać tych filmów, tylko przez to, że algorytm YouTube'a stwierdza, że nie, nie robimy tego. Tak to wygląda. I po czasie taki youtuber traci po prostu radość stworzenia czegokolwiek. I moim zdaniem to jest słabe, ale tak działa algorytm YouTube'a. Stoi taki YouTube koło ciebie z pistoletem przy głowie, przy twojej głowie i mówi, robisz ten film czy nie? Ty mówisz, że nie i on strzela, nie? Tak to wygląda. Moją radą jest najlepiej zrobić sobie naprawdę przerwę, już nie warto na ten algorytm. Jakby da się jakkolwiek to naprawić, po jakimś czasie te zasięgi i tak wrócą. Tak to działa. Najlepiej zrobić sobie po prostu przerwę. I to jest chyba najlepsza rzecz, którą mogę powiedzieć dla youtuberów, żeby po prostu zrobili sobie przerwę, odpoczynali i wrócili z czymś lepszym. Tak jak ja. Ja na przykład zrobiłem tak, że stwierdziłem, że już mi się robienie historii widzów tak średnio podoba i to mnie w ogóle już nie ciągnie i praktycznie robię to, bo się zmuszam.
i dlatego powstała ta nowa seria, Gadanko, która... Podoba mi się samo tworzenie jej, wygodniej jest. Mogę poruszać tematy, które mnie interesują i które chyba was interesują, jak słuchacie tej serii. No i w sumie tyle, dziękuję za oglądanie i cześć!